Co chcecie Ostarkowie powiedzieć? Jaki materiał zrobić? Jesteśmy grupą uczniów z Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości i działamy w projekcie pod tytułem Detektywi Przeszłości. Naszym głównym zadaniem jest zlokalizowanie obiektów w Starkowie, zinwentaryzowanie ich poprzez fotografię, stworzenie metryki historycznej oraz opisu ich stanu rzeczowego. Efektami naszego projektu, który się zakończy pod koniec czerwca, będzie folder dokumentujący najważniejsze zabytki w tym mieście, w tej wsi, przepraszam. Nic nie szkodzi. Stworzenie tablicy informacyjnej oraz też jest przewidywane inne materiały, na przykład magnesy czy pocztówki. I bardzo dziękuję za te słowa wywiadu, a teraz chciałbym przedstawić waszego pana profesora. Poczekamy na niego. Dobrze. On w tej chwili coś tam fotografuje. Panie profesorze, prosimy tutaj. Dobrze. Ja jestem pasjonatem regionalistą. Mieszkam wioskę dalej, czyli w Starym Wielisławiu. Stary Wielisław i Starków była to kiedyś jedna parafia, aż do 1945 roku. Stąd zainteresowania moje tą miejscowością. No i staram się swoimi zainteresowaniami zarazić młodzież. Napisaliśmy wniosek projektowy w konkursie Wolontariat dla Dziedzictwa, organizowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie. Dostaliśmy dofinansowanie. No i to, co powiedziała już moja poprzedniczka, przewodnicząca grupy, zamierzamy tego typu działania zrealizować na terenie Starkowa. Bardzo dziękuję za wypowiedź, a teraz miałbym do pana prośbę, żebyście państwo wszyscy tak jakoś się pokazali, ja bym was całą grupę z przyjemnością sfilmował. Można? Tak. To ja wyłączę kamerę i państwo się ustawią, a ja wtedy zrobię film. Na tle starkowskiego pięknego kościoła chciałem pokazać tą grupę, która tak szlachetny cel przedsięwzięła. Tu jest pan profesor, przybliżymy. Tu nasz szanowny sołtys Daniel Kazimierczak i mieszkanka Starkowa nie wygląda na babcię, ale jest babcią, proszę państwa. Pięciorga wnuków. Z wielką przyjemnością pokazuję państwa, że będzie to kiedyś bardzo duży i piękny dokument. Zbliżę się, żeby wszystkich pokazać tak rzędami. Spokojnie, żeby fajnie wyszło. Pięknie. I nasza najmłodsza uczestniczka, zapomniałem jak ma na imię? Maja Zielińska. Maja z moją koleżanką ze Starkowa. Dziękuję państwu. Niech ten dokument będzie pamiątką dla nas i dla Starkowa. Gdzie się przestawiam na... Jesteśmy nadal w pięknym Starkowie. Mam przyjemność pokazać sołtysa. Sołtysa, który dla wsi zrobił bardzo wiele. Chciałem pokazać jego piękny dom i opowiedzieć o tym domu, co tutaj kiedyś się mieściło i jak wyglądał. Być może, że sołtys sam opowie o tym, co tutaj zrobił. Naprzeciwko domu sołtysa mamy kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja w Starkowie. A po chwili pójdziemy dalej przez wieś, żeby pokazać, zanotować to wszystko, co warte jest przy pięknym nowym budynku. Kiedyś tutaj był inny budynek. Mieszkała tu rodzina państwa Szołdrowskich, których przed chwilą wymieniłem. I to jest piękny budynek z pięknym murkiem. Jest tutaj kapliczka, krzyż. Po przeciwnej stronie, po przekątnej, mamy piękny starkowski kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja. Kościół ten, jak widać, stoi na wzgórzu. Wzgórze to było kiedyś bardzo zaniedbane, ale dzięki staraniom sołtysa uporządkowano to wzgórze. Jest droga, można tam dojechać. Skarpy tego wzgórza pięknie obsadzone krzewami. Miło przejść, popatrzeć się na ten piękny starkowski kościół. A tutaj, po przeciwnej stronie drogi, jest była szkoła podstawowa w Starkowie,
której za moich czasów było tylko 4 klasy. Dalsze lata nauki w szkole podstawowej kontynuowało się w Starej Łomnicy, w Starym Wielisławiu lub w Krosnowicach. Pamiętam jeszcze panie nauczycielki, które uczyły w tej szkole. Pierwszą z pań to była pani Buczkowska. Później była pani Wysokińska. Muszę sobie jeszcze przypomnieć, po pani Wysokińskiej, tak, już przypomniałem sobie, jakże mógłbym zapomnieć, pani Chimiakowska Jadwiga mieszkała tu ze swoim tatą, który był profesorem, i mamą. Mam miłe wspomnienia z tej szkoły i bardzo chętnie wracam i wspomnieniami, i z przyjemnością prezentuję ten skromny budynek szkoły podstawowej czteroklasowej w Starkowie. Przystanek PKS-u w Starkowie, który powstał dzięki staraniom i osobistej pracy sołtysa Daniela Kazimierczaka. Czysty, niepobazgrolony, bez petów, butelek i innych paskudnych, szpecących rzeczy, i otoczenie tego przystanku. Piękne domostwo sołtysa, które tworzy tutaj w centrum Starkowa taki rynek, kościółek, domek pana Juchnika, obecnie syn Stanisław tutaj mieszka. Tam dom państwa Pietruszków, droga do Krosnowic i droga w głąb wsi, którą właśnie idzie grupa pana profesora. Idziemy dalej. Przyjechałam z Wilna, urodziłam się w Wilnie i tu moi rodzice przyjechali, tu chodziłam do szkoły, przyjechałam do drugiej klasy. Klasy były łączone, tak jak wcześniej było mówione, pierwsza z drugą, a trzecia z czwartą. Tu w tym domu mieszkał niejaki pan Stanisław Kaliszczak. Był kościelnym, zajmował się kościołem, przygotowywał wszystko do mszy świętej i jeszcze zajmował się badaniem mięsa. Kto zabił kwietnik gospodarski w Chinie, to ten pan przychodził z tym mikroskopem, takim, nie wiem co to takiego było, płuca i tam jeszcze innych kawałków mięsa i badał, czy to mięso jest zdatne do jedzenia. I nikt nie jadł mięsa z gospodarstwa niebadanego. Każde mięsko było badane. No i to chyba byłoby wszystko. Więcej nie pamiętam. No i tu jeszcze mieszkała jego córka, ona była krawcową i całą wieś obszywała, bo to kiedyś nie było tak, że się poszło do sklepu, kupiło się spódniczkę czy cokolwiek, tylko tam kupowało się na metry materiały i ta pani nam szyła sukienki, spódniczki. To jest ten dom właśnie państwa Kaliszaków, który w tej chwili mam na wizjerze. Czy to była Marysia? Tak, Maria. To była Maria Kaliszczak, moja koleżanka. Mieszka obecnie w Łodzi i utrzymuje z nią kontakty dosyć często. Przyjeżdża tutaj i... Tak, ja ją też goszczę, przyjeżdża na Wszystkich Świętych. Zawsze u mnie kupuje chryzantemy, znicze. No i miło ją przyjmuje i miło nam się rozmawia i wspominamy różne rzeczy z młodych lat. W dalszym ciągu Starków, pozostałości po niegdyś bardzo pięknym, ciekawym, drewnianym domu państwa Kowalskich. Zachował się tylko fragment bramy wjazdowej na podwórze. Dalej w głębi była bardzo duża stodoła. Po prawej stronie był kurnik i różne takie gospodarcze pomieszczenia. Po lewej była dosyć duża stajnia. A w tle mamy piękne góry Bezszyckie. No, troszeczkę deszczowe dzisiaj. Przenoszę się teraz na sąsiedni budynek państwa Rajewskich. Oto ten budynek. Prawdopodobnie ktoś go kupił, ale nie wiem, czy coś w nim jest robione. Jest to prawdopodobnie styl budownictwa sudeckiego, dawne. To jest taki drugi budynek w Starkowie. A tutaj wspaniała grupa z panem profesorem. Idziemy i staramy się wspólnie odtworzyć to, jaki Starków był dawniej, a jaki jest obecnie.
To jest mój rodzinny dom, w którym obecnie zamieszkuje mój brataniec Józef z Joasią i dwójką synów. Asia, chciałem cię uwiecznić, pokazać cię, że mam taką piękną rodzinę. Tyle czasu już nie uwieczniasz. Na wszystkich zdjęciach rodzinnych i nie ale tylko. Ale to jest do historii Starkowa. Także wiesz, też kiedyś będziemy historią. Nie chcę tego mówić o tobie, bo jeszcze jesteś za młoda, żeby mówić, że będziesz historią. Ciągle kwitniesz. Postaram się coś znaleźć z tą filmą. No postaraj się, Asieńko, wiesz. Zobaczę, może ja będę miała jeszcze jakieś zdjęcia. Jakby co, to dzwoń do mnie, wiesz. Fasady budynku, ona stała, czy ona zdejmowałeś ją państwo? Figurka była zdjęta. Bo to jest to miejsce. Elewację. I ona była zaczepiona tam na tym haku, ale była w bardzo złym stanie. Myśmy musieli, najpierw znajomy ją odmalował, ale tak trochę nie bardzo. Zaczęła strasznie pękać i mąż ją odbił. I ona była pierwotna tutaj, tak? Od samego początku jak państwo to byliście. Myśmy już tu przyszli. Na figurce pan Jezus nie ma rączek. Jeszcze uszkodzona jest. A tu były też jakieś drzwi kiedyś, prawda? Było chyba drzwi do stajni. Ale myśmy już przyszli, to już tak było. Nie wiem, czy dziadek zamurował drzwi? Józek zamurował. Józek. O, Józek? Tak. Naprawdę? Tak mi się wydaje, tak jak robiliście tam to. No ale wiesz, no nie będziemy w tej chwili tak dochodzić do tego. W każdym razie chciałem dodać, że wyście wykorzystali w czasie remontu w korytarzu i w pokojach. Odkryliście, po prostu pozostawiliście widok tych kamieni, prawda? Z jakich zbudowany jest ten dom w większości. Tak, jest w tamtej części, w korytarzu tym, od podwórka. Od podwórka w korytarzu i to bardzo ładnie wygląda. Cały czas i tam są sklepienia półokrągłe, kleina. Można zobaczyć? Można tu w korytarzu. To łukowe sklepienia w moim rodzinnym domu. Tam na wprost, gdzie jest drewniana zabudowa, był kiedyś piec chlebowy kuchenny i kuchenny. Udajemy się nad staw w dolince pod lasem, na końcu Starkowa. Jest trochę gorąco, nie trochę, bo nawet dosyć mocno. Jesteśmy nieco zmęczeni, ale radośnie idziemy dalej. Jakieś 400 metrów. Szki stawek na końcu wsi. Wśród lasów. Bardzo mały stan wody. No niestety potok też prawie wyschnięty. Od wielu lat nasze potoki i ten najbliższy Duna Dolna mało kiedy jest wypełniony wodą. Sączy się czasami ta woda lub wcale jej nie ma.
To był kiedyś bardzo rybny staw. Było mnóstwo karpi, płoci. Nawet się leszcze trafiały. A tutaj jest taki wodospad. Taka tama. Do pewnego momentu woda się zbierała, a później jak już było jej za dużo, to przepływała przez próg tego wodospadu i wpływała sobie do Duny Dolnej, naszego Starkowskiego Potoku. I przez ten staw właśnie przepływa potok Duna Dolna. Zaraz kamerą przybliżę miejsce, w którym wpada Duna Dolna do tego stawu. To jest to miejsce. Nie za bardzo nawet widać, że tam jest potok, bo tak jak już powiedziałem, prawie w nim wody nie ma. Były tu nawet kiedyś raki i w potoku, i w stawie. No czasy się zmieniły. To jest miejsce za stawkiem i tak wygląda właśnie potok. Gdzie niegdzie jakieś takie głęboczki, trochę wody, ale ogólnie to bardzo mały stan tej wody jest w tym potoku. Jedynie jak są tylko obfite opady, to się ta woda pojawia. Były tu też kiedyś szczeble potokowe. Nie wiem, czy jeszcze są. Droga, która przebiega przy stawie. Staw jeszcze raz. I droga w kierunku wsi. To jest kierunek wioski i pierwsze zabudowania. Mieszkali tutaj kiedyś tacy mieszkańcy jak Majewski, Myczkowski Andrzej, Zielińscy, Rozębał. No wszystkich mogę nie pamiętać. Gdybym tak sobie mocno pomyślał i spisał, to wtedy mógłbym podać, ale robię to wszystko na bieżąco, bez przygotowania. Grupę młodzieży z panem profesorem i odjeżdżają. No to powodzenia, panie profesorze, i droga szanowna młodzieży. Do widzenia, dziękujemy bardzo. Do widzenia, do zobaczyska. Niech wam się dobrze dzieje. Samych sukcesów. Do widzenia, proszę pana. Dzień dobry. Oczywiście, poczekajcie jeszcze. Też to? Szczoteczka z pracami, właśnie. Najważniejsza rzecz. Szczoteczka z pracami, wziąłem pewne ręce.
zapomniał. Kogoś kurtka? Halo! Daria, twoja kurtka! Jeszcze, dawaj. Czekaj, no niech wszyscy wejdą. Daj to, Daria. No, proszę. A co mamy czekać przy pana? Na cud. Na cud! Rzuci się wszystko? No, to ja muszę wjechać swoją walizką małą. No proszę. No. Na kocie mam. Jest, jest. Jej, Guza, zapomniałam. Będę się zwyczajna w trasę. Nie, nie. Dobra, idziemy. Chodźcie, panowie. Sandra, chodź, siadaj. Zanim mama... Tam nie stoi. Żadne mi róże. Kto ci zabrał? Marta. Państwo, ty się. Chcieliśmy podziękować za przyjęcie. Na pana ręce, na ręce małżonki. I za pani. Dobry obiad. Za bardzo dobre. Pyszne ziemniaczki. Bardzo dziękujemy. Domowe jedzenie jest najlepsze. Kiedy się widzimy znowu? Będziemy na pewno w kontakcie. To nie jest na żywo. A teraz już musimy ten materiał opracować. Strona w każdym razie działa, resztę będziemy nie robili. My będziemy w kontakcie cały czas. A z młodzieży pan na pewno jeszcze te parę osób zobaczy, które przyjadą na koniec. To ja zobaczę. To często widzę. Także wielkie dzięki za to, że nas rzeczywiście mieszkańcy przyjęli. Gdzie jest pan, który nam opowiadał? Jest pan. Dziękujemy panu. Ja również dziękuję wam. Było mi bardzo przyjemnie. Cieszę się, że się na coś przydałem. W 45 roku. To jest też takie cenne dla nas doświadczenie. Ale on mówił jakieś fikusze rzeczy, też mówił? Oj, też mówił. Mamy nagrane same pikantne historie, także w internecie będą. No, tak jest. Także mam nadzieję, że coś po nas zostanie i będzie wykorzystane dalej. Bardzo dziękuję. Jeszcze raz dziękuję. Brawo my! Proszę podziękować wszyscy. Dziękujemy! Marta, porozmawiamy w szkole. Co złego pomimy? Wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia. Tak? Ona nam tu flaszkę zostawiła. Aha, no i słusznie. Trzeba opić. Tak jest. 3 dni wałęsania, nie? No. Jak ty z miesiąca wracałaś, to nie? W każdym razie ma pan taki punkt, bo ten konkurs ma. Niech służy. Sandra, trzymaj się. Do widzenia. Do widzenia. Do zobaczenia. Thank you.